witaj moja kochana przełęczuniu Kowarska. Dawno mnie tu nie było. Się stęskniłem, teraz będę już cię odwiedzał częściej. Słowo skalka. I witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokazuję wam piękny podjazd. Myślę, że jeżeli mieszkacie w okolicy, to go już znacie bardzo dobrze. Ale chcę wam powiedzieć, że jesteśmy w miejscu niedaleko, bardzo blisko Jeleniej Góry, bardzo blisko Wałbrzycha. I można naprawdę niezbyt ruchliwą drogą sobie tutaj dojechać. Spokojne tempo z Wałbrzycha, bardzo spokojne tempo. To jest 1,5 godziny i jesteśmy w Ogorzelcu, nie w Zgorzelcu, tylko w Ogorzelcu, z którego właśnie wyjechałem i zaczynam wspinaczkę, dosyć łagodną wspinaczkę na Przełęcz Kowarską. I już mnie gonią miejscowe burki, to jest tutaj normalne. A stamtąd odbijemy jeszcze w lewo do góry na Przełęcz Okraj. Wjedziemy sobie na samą górę tej przełęczy, ale super, słoneczko wyszło, zaraz zajdzie znowu za chmurę. Pokażę wam trochę fajnych podjazdów. No i moglibyśmy zjechać sobie czeską stroną, ale wrócimy tutaj z powrotem przez Ogorzelec. Więc swoje tempo, nie za mocno od samego dołu. Tutaj nie ma nie wiadomo czego, ale jeżeli nie jest się bardzo zaprawionym kolarzem w górach, nie na prosty, tylko w górach, no to można się na Przełęczy Okraj zdziwić, zwłaszcza na przykład z przełożeniem 34 przód, 25 tył, może być ciężko. Do Kowar 10, do Jeleniej 24, trujemy. Za paręnaście minut będziemy tam, właśnie tam. Coś pięknego. Piękne zakręty. Widzimy, gdzie byliśmy przed chwilą. No i spokojnie, niedługo będziemy już na szczycie Przełęczy Kowarskiej. Trochę się tu miejscami asfalt popsuł, ale ogólnie nie jest źle. Na zjazdach trzeba będzie na tych spękaniach uważać. Bardzo mi się już zapomniało, jak tu się podjeżdża, zwłaszcza na szosóweczce. 10 minut to jest góra na Przełęcz Kowarską. I zobaczcie, Przełęcz Okraj ostro w lewo. Tam zaraz pojedziemy, ale zajedziemy jeszcze na parking Przełęczy Kowarskiej. Pokażę wam ładne widoki. No i na Okraj będzie już fajna wspinaczka, naprawdę fajna. No i proszę, jesteśmy i zaraz wam pokażę, gdzie przed chwilą byliśmy. Bardzo trzeba uważać na takich placach, na kapcie, w rowerze szosowym zwłaszcza. O, to są nasze widoki od tytułu. Jest przepięknie, tutaj mamy kamieniołom, z tamtej strony przyjechałem, tam jest kamienna góra Wałbrzych, góry wałbrzyskie zresztą. A za nami dokładnie po przeciwnej stronie mamy już tam w kierunku Karpacz, tutaj na dole Kowary i dalej, gdybyśmy jechali mijając Kowary, Jelenie Góra, bardzo blisko. Naprawdę na szosóweczce to jest kwestia kilkunastu minut teraz wszędzie się stąd dostać. No a my pociśniemy, nie wygląda jakby tu coś jeszcze było wyżej, wygląda jakbyśmy byli na szczycie, ale uwierzcie mi, jest wyżej i zaraz tam się będziemy piąć. A to już jest Przełęcz Okraj, tutaj jeszcze jeden odcinek będziecie mieli na temat zmęczenia lub głodu, a ja pokazuję wam Przełęcz Okraj. O, dzwoni gromowładna, sorki, muszę zrobić małą przerwę. I już. O ile Przełęcz Kowarska jest bardzo dobrym podjazdem dla początkujących, to Przełęcz Okraj, zobaczcie, ten zakręt niżej już jest na wysokość 1,5 długości drzewa w dół, więc tutaj naprawdę się depcze. No jest tu coś pięknego, patrzcie, ciasne zakręty, zakręt za zakrętem, no coś ślicznego. Samochody jeżdżą, ale powoli jeżdżą, bo nie ma się tutaj gdzie rozpędzić, jest przepięknie. Serdecznie was zapraszam na Przełęcz Okraj, a pokażę wam jeszcze jeden podjazd w tej okolicy. Mam nadzieję, że uda mi się jutro, bo w poniedziałek już wracam, nagrywam to w sobotę. W poniedziałek już
wracam do Zielonki na moim kanonku. Tam będziemy już z powrotem. Tu jest prześlicznie. Góry są wspaniałe. Ludzie, jeździcie w góry, bo góry oczyszczają z wszystkiego i dają wam tyle energii, tyle pomysłów na życie, że was znowu zasypię nowymi odcinkami na Szajbajku. Kończę już, bo sobie zawsze struny głosowe zdzieram, jak nie mam przy sobie pchełki tutaj przypiętej, tylko do was krzyczę. Ja będę zaraz na górze, wspaniale. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć! Super! Ale mamy słabą nawierzchnię! Trzeba też mocno uważać na żwirku, na zakręta!